Witam w kolejnej odsłonie komiksologos. W tym tygodniu nietypowo, bo nie 4, a 5 propozycji, a to dlatego, że będziemy opowiadać o dwóch komiksach z serii Agatha Christie od Egmontu. Ale zaczynamy od czwarek. Gosia Kulik, tytuł z końca zeszłego roku, dość gruba opowieść od wydawnictwa Kultura Gniewu. Gosia Kulik już jakiś czas temu była dobrze przyjęta przez krytyków i opowieść Małpie została dość właśnie pozytywnie oceniona. Po czwartki również w większości recenzji są pozytywne, a o negatywach opowiem za chwilę. 248 stron. Poczwarki, ilustracje i scenariusz Gosia Kulik. To są dwie tak naprawdę historie. Pierwszej opowiadamy o Lucjanie, dzieciaku, którego rodzice nie pozwolą chodzić na lekcje religii, z tego powodu chodzi na basen. I tam na basenie przeżywa różne historie, aż do pewnego, jak można powiedzieć, religijnego oświecenia, ponieważ nie pomaga pewnemu chłopakowi Kuli w jego intymnych problemach i później się zamartwia. Zaczyna wpadać w pewną paranoję, a do jakichś elementów paranoidalnych związanych na przykład z ciągłym miciem dłoni. To, co jest ważne w poczwarkach, to element związany z religią, o czym wspominałem, że rodzice Lucjana są antyreligijni, nie pozwalają mu chodzić na religię, jest zwolniony z religii, ale właśnie on odnajduje oświecenie i próbuje na tę religię wrócić, czy uznaje, że chodzi na religię dlatego, żeby nauczyć księdza tego, czego on nie wie. Drugą postacią, i to jest zdecydowanie dłuższa opowieść, jest Nadjeżda, czyli Nadzieja po polsku, dziewczynka z Ukrainy, która również chodzi do szkoły, chodzi na religię i tam właśnie spotyka Lucjana, który uważa się za Noe, że przewodnika i będzie wszystkim mówił, jak prawo boskie powinno działać na ziemi. Oczywiście to jest w kontekście szkoły, współczesnej szkoły polskiej, dzieciństwa, więc większość dzieciaków ma bekę, kręci sobie filmiki na YouTube'a, wrzuca, no dzieci robią psikusa księdzu, chociażby torty z laksygenem, że tak powiem, motyw analny pojawia się tu wielokrotnie, oczywiście o Lucjanie również. No i to są takie mniejsze lub większe problemy mieszkańców Polski. Mamy tutaj dość, mamy klasycznego młodego Polaka, no, z nowoczesnej rodziny, można by powiedzieć, właśnie inteligentów i dziewczynę z Ukrainy, która z rodziną przyjeżdża no, z wiadomych powodów do naszego kraju. Mniejsze problemy, większa historia zarazem jest właśnie w związku z Nadjeżdżą, gdzie okazuje się, że ojciec powraca na Ukrainę z różnych tam powodów, no i Gosia Kulik tak naprawdę piętnuje. Być może trochę źle, niektórzy krytycy odbierają to za jakąś krytykę religii, krytykę, nie wiem, szkolnictwa. Wydaje mi się, że nie o to chodzi w tym komiksie do końca, chodzi tu bardziej o pewne pozwolenie na samorealizację. Tak jak wspomniałem, Lucjan nie mógł chodzić na religię i odnalazł oświecenie i zaczął chodzić i interpretować religię w własny sposób. Nadjeżdża, wchodzi na religię, chociaż pochodzi jednak z rodziny prawosławnej. Tak, no ten element, można powiedzieć, katechezy jest elementem takim dość, jakby to delikatnie mówiąc, reklamowo-sprzedajnym, prawda? A, to będzie komiks o religii, o katechedzie, o księdzu, o młodzieży, może tam będzie coś jeszcze o jakiejś pedofilii, która tutaj też się pojawia właśnie w taki absurdalnym, paranoidalnym sposobie, że każdy ksiądz to od razu pedofil. To jest właśnie plus, można powiedzieć, opowieści Gosi Kulik, bo ona jednak bierze na warsztat całość Polski, można powiedzieć, mieszkańców, tak, naszych przywar i pokazuje dwie strony, tak? Tak wspomniałem, tą stronę Lucjana, tą stronę Nadjeżdży, anty i pro religijnych osobach, a tak naprawdę to chodzi właśnie o dojrzewanie dzieci, o pozbycie się pewnych zahamowań, o bycie sobą, tak? Bo jednak bohaterowie ciągle są w pewnym skupisku społecznym, tak? I muszą sobie z tym poradzić. Nadjeżdża chociażby przez ten kolor włosów jest tam trochę napiętnowana. Lucjan wiadomo, że poprzez tego, że jest fanatykiem religijnym, to wszyscy go piętnują i w ogóle mówią, że jest nienormalny, absurd w ogóle.
No, a te poczwarki tytułowe to po prostu, oczywiście chodzi tutaj o metaforę z jednej strony dojrzewania bohaterów, a z drugiej nasza bohaterka też, to jest takie personifikacja, zbiera motyle i to jest taki dodatkowy smaczek tej opowieści. Co do krytyki tego komiksu, to w internecie znalazłem oczywiście opinie dotyczące sfery ilustracyjnej, którą możecie tutaj widzieć. No jest to dość znana technika ilustracji, już popularna w Polsce. Wielu, nie tylko Gosia Kulik, w ten sposób tworzy swoje projekty ilustracyjne. Janek Koza chociażby, prawda? Tutaj mi się jako pierwszy nasuwa, więc no, to ma swoich pewnie wielbicieli i przeciwników, taka trochę niechlujność, pozbycie się ram, konstrukcje na stronie, przez takie specyficzne kadrowanie, szczegółowość, a czasem brak. No, wszystko to jednak wydaje mi się, że jest na tyle zdatne i czytelne, że nie ma problemów. Poszukiwaki są ciekawym komiksem. Nie są komiksem wywrotowym, nie są komiksem przesadnie głębokim intelektualnie, ale jest to komiks z pewnym, pokazujący pewne spatrzenie na świat, współczesny świat Polaków, współczesne dojrzewanie, współczesną młodzież, także współczesna trochę paranoja związana z religią, z katechezą. I tak, no, poczwarki warto się poznać, chociaż mówię, ta część ilustracyjna pewnie niektórych zniechęci i będą mieli z nim. Mam problem, dla mnie nie ma jakichkolwiek problemów z ilustracjami i z czytelnością całego komiksu. Wszystko jest w porządku i dlatego też uważam, że poczwarki są interesujące. Nie są komiksem wybitnym, są, myślałem, że będą jeszcze bardziej, tak powiem, ciekawsze, ale powiedzmy, nie jest źle, tak. Ja to nieraz mówię o ceny w skali 1,6, to myślę, że tak 4,5 to jest właśnie w tym momencie poczwarki, więc jest bardzo dobrze, prawie wybitnie bardzo dobrze i ciekawie. W kontekście chociażby komiksu Marii Rostockiej, który uznano za najlepszy komiks roku, tak, ono też poniekąd opowiada o polskości, ale tam opowieść jest, jakby powiedzieć, bardziej na poziomie meta, a tutaj mamy jednak taką historię dość głośną, można powiedzieć, z pierwszych stron gazet prawie. I to jest trochę inne spojrzenie na naszą rzeczywistość, ale wydaje mi się, że w pewnym sensie te komiksy jakoś ze sobą współgrają, można by przedyskutować, zrobić nawet jakąś rozprawkę na temat tych dwóch tytułów. I dalej. Kasli Moaj. Jeśli dobrze czytam, z Kasli Moaj. Pozdrowienie z języka Felupe. Jedno słowo, które zawiera w sobie wolność, pokój i szczęście. Jest to komiks wydany przez Team of i Cisi Wspólnicy. Scenarzystą, ilustratorem jest David Campos. 132 strony. Komiks, który jakiś czas temu już też się pojawił na naszym rynku. Komiks typowa, dziennik z podróży, typowy dziennik z podróży Dawida Camposa, który przez 3 miesiące, przez 6 miesięcy, przepraszam, gościł w Guinei-Bissau od listopada 2006 roku do maja 2007 roku, współpracując z organizacją pozarządową. I tak naprawdę, to jak wspomniałem, dziennik z podróży, więc jest to opowieść przez te 6 miesięcy, przez te 132 strony z życia jego w tej miejscowości, w tym kraju, także fragment Senegalu. Ciekawe, David, chociaż jest Francuzem, mieszka praktycznie od dzieciństwa w Portugalii, co też jest ważne w kontekście Gwinei-Bissau, która, jeśli czytaliście Szczury Synów, była przez Portugalczyków gnębiona przez wiele, wiele lat i teraz jakoś się próbuje odtworzyć w pewnym momencie. Tego wątku nie ma w tym komiksie praktycznie. Tam są jakieś wątki polityczne, ale to tylko w minimalnym stopniu. I to jest w ogóle trochę jednak zarzut. Bo jednak wydaje mi się, że przebywając przez 3 miesiące w Dawid Campos w Guinei-Bissau, widział pewne niedoskonałości prawne, polityczne, biedę, dobro, zło, wszystko to, a wydaje mi się, że troszkę jednak nie, można powiedzieć, ubarwia lub też momentami pisuje
Nawet dosłownie, że czegoś nie pamięta, chociaż wydaje mi się, że byłaby to motyw taki trochę interesujący. Jest tam jedna chwila, kiedy jest w Senegalu, kiedy pojawia się belgijski samochód, który zabiera jakieś czarnoskóre dziecko i nie wiadomo, i zastanawiają się, co to było, dlaczego jacyś biali mężczyźni zabierają jakieś dziecko, ale to nie ma rozwiązania i się tylko zastanawiają, co się stało, prawda? Nie ma kontynuowania wątku. Tutaj też jest. Znaczy, nie powiem, że to jest komiks cukierkowy w żaden sposób. Nie, bo to pokazuje jednak świat, pokazuje pewną życie obecnie w Gwinei, Bissau, ale jednak mówię, wydaje mi się, że trochę autocenzura się pojawiła. Tak? No to jest trudne jednak tworzenie dziennika, który wiadomo, że zostanie opublikowany, dziennika komiksowego i ta głowie antycenzura jednak się pojawia. To jest naturalna rzecz. Nie chcemy mówić o rzeczach jakichś nieprzyjemnych bardzo albo w kontekście naszych, albo innych osób i to tutaj właśnie wydaje mi się. Pokazane wszystko jest właśnie, jak to jest jedna rodzina, dzieci, wspólne spotykanie się. To wszystko oczywiście istnieje, ale mówię, tej warstwy drugiej, którą myślałem, że gdzieś tutaj się pojawi, takiej bardziej brutalniejszej, która na pewno jest, w każdym kraju jest, tak? Wyjdziesz w nocy w Polsce, możesz dostać, ja tak powiem, w ryja, tak? Nie zawsze przyjdziesz i spotkasz 10 znajomych i nikt ci nie będzie zapraszał do domu na kolację i się nie... No a tutaj, że tak powiem, wszystko jest bardzo fantastycznie, oni się spotykają. Oczywiście uważam, że to jest przepiękne takie wyjście z europejskości właśnie w afrykanizm i to jest właśnie to pokazane. Ale myślę, że tutaj trochę jednak autor ocenzurował. Tak, jak sam mówię, no też nie ma tego wątku w ogóle, który pokazuje, że jednak Portugalia no była kolonizatorem, niszczyła Gwineę-Bissau i z tym był też problem. Ale z drugiej strony, tutaj trochę narzekam, ale z drugiej strony to jest naprawdę bardzo porządny dziennik z podróży, dość specyficzny tak, w formie komiksowej, jak tu widzicie, są to... O, tutaj bardzo ładnie wygląda. Tak wygląda cały komiks praktycznie. Są to autorskie wypowiedzi, nie pojawiające się w dymkach, tylko pod lub nad tekstem. Dymków jest bardzo mało w tym komiksie, a ilustracje, które są, tak wydaje mi się, w kontekście tego, co tutaj jest napisane, często będące po prostu przeróbką zdjęć, które autor robi w czasie swojej podróży, przybywania w Gwinei. Kasumaj, jeśli Was interesuje Afryka, jeśli Was interesuje właśnie Gwinea-Bissau, także działania NGOs, działania organizacji pozarządowych, działania rozwoju właśnie krajów, jeśli chcecie właśnie jeździć też, jak będąc studentami, gdzieś właśnie pomagać, to jest właśnie taki komiks. No i właśnie tak jak wspomniałem, no, brakuje mi czegoś, zaczepienia, jakiegoś ostrzejszego, jakiejś takiej historii, bo tak naprawdę to, co przeżył David Campos, przeżyło 5000 innych wolontariuszy i wydaje mi się, że nie pokazał tego, co mogło być nieodkryte. Pokazał tylko urywek Gwinei Bissau w naszym świecie, ale ten bardzo ciekawy i jak mówię, ta warstwa też wizualna, tak w ogóle wydanie tego komiksu w takim szarym papierze, to wszystko jest komplementarne, wydaje mi się, dość ciekawe. Coś zabija dzieciaki. Tom drugi, w ogóle inny świat. Przechodzimy do komiksu Non Stop Comics. Druga tom, to jest tom pierwszy, który wyszedł pod koniec roku, chyba w listopadzie, albo w październiku. Teraz w lutym Coś zabija dzieciaki, tom drugi. Scenarzysta James Tynion IV, ilustracja Weather Delera. Wydaje Non Stop Comics. Kolejne zeszyty komiksu nominowanego na Eisner i kolejne wątpliwości, które wciąż u mnie istnieją i które nie do końca rozumiem tego fenomenu. Co zabija dzieciaki to klasyczny młodzieżowy horror, których wysypało się wiele po serii Stranger Things i jednak to nawiązanie do Stranger Thingsa tutaj jest bezsprzeczne. W małej miejscowości giną dzieci, okazuje się, że to są jakieś potwory niewidzialne. Jest dziewczyna, która rozmawia z rzeczą i jednak widzi je, zabija. No i to jest taka kontynuacja tej opowieści.
Dla mnie wciąż jest to do końca niezrozumiałe, bo wszystko to, co się dzieje, jest tak przewidywalne i konstruowane tak od A do Z, jednak słowo świadome będzie nie konkretnie do tego nadawające się, ale jednak świadome, że nie ma zaskoczenia, tak? Nie ma żadnej zaskoczki, wszystko się dzieje, tak? Dzieci tutaj zostają już martwe, wyniesione z lasu, idą, są w szkole, na parkingu pojawiają się te obcy, no tutaj ciągle jest, pojawia się jakieś nowa osoby, okazuje się, że to jest jakaś grupa walcząca z obcymi, z tymi potworami, tak? Bestiami, bo to nie są z kosmosu obce, tak. więc tutaj wciąż to mamy. Mamy tą bohaterkę, która chce ich pokonać, bo jeszcze tam zostaje młody miot, z którym chcą walczyć. Jest dziewczynka, która uważa, że to są bestie, ale one są młode, więc się jeszcze nie wykształciły i nie wiedzą do końca, dlaczego zabijają. No i tak to się sunie, tak? Ja mówię, no nie ma tutaj zaskoczeń jako takich. Ten dwa tomy nie widzę w tym czegoś efektu wow, jakiego, żeby uznać, że to naprawdę jest jakiś wybitny komiks młodzieżowy z kategorii horror. Zdecydowanie lepiej i ciekawiej czytało mi się Porcelanę, która mniej więcej w tym samym czasie wyszła, co Zabija Cieciaki i też przez non-stop komiks wydany. I wciąż mam bardzo dużo jednak wątpliwości i zobaczymy, jak to z tym tomem trzecim będzie, czy moje wątpliwości zostaną rozwiązane. Wydaje mi się, że jednak nie, że wszystko to jest bardzo poprawnie, jednak przewidywalne w amerykańskim stylu. Nie ma to scendzie finkowskiej, że tak powiem, przymrużenia oka i nawiązania do lat 80. Jest to po prostu taki sobie horror młodzieżowy. No, bestie chodzą, mordują coś jak predator, no powiedzmy. I czy te predatory ostatnie były fajne? No nie. No i tak właśnie z tym coś zabija dzieciaki. Jest. Niefajnego. I na koniec dwa komiksy z wydawnictwa Egmont z serii Agatha Christie i z okazji stulecia już mamy, jeśli dobrze liczę, 7 tytułów komiksowych. Ja posiadam 4. Nie mam niestety tych 3 pierwszych i żałuję. Muszę je wreszcie kupić. Tajemniczy przeciwnik z serii Beresfordowie, Miss Marvel, Noc w bibliotece. Oprócz tego wyszło wcześniej Hercules Poirot, Miss Beresford, Orient Expressie, Śmierć na Emilu, Tajemnicza Historia Styles, ABC i Randewus ze Śmiercią. I te dwa ostatnie tytuły właśnie wyszły teraz nie tak dawno przez Egmont wydawane. Wszystkie te komiksy charakteryzuje to, że to jest adaptacja prozy Agaty Christie, że każda ma 64 strony i każdy tworzy inny scenarzysta, ilustrator. I to jest bardzo fajne, za każdym razem. I no, trudno mówić tutaj o jakości prozy Agaty Christie, bo to jest klasyka kryminału. Bardziej można powiedzieć na temat adaptacji, czy adaptacja jest udana, czy nie, w formie komiksowej. I zaczniemy od komiksu ABC. ABC jest bardziej popularny niż Rendezvous ze Śmiercią, o którym komiksie kiedyś, coś tam kiedyś słyszałem o tym tekście, ale nie za bardzo. ABC coś więcej, bo gdzieś się pojawiał. Jest to opowieść o pewnym mordercu, który postanawia właśnie zabijać osoby z miejscowości ABC na litery właśnie ABC i to taka zabawa z Herkulesem Poirot, do którego wysyła listy i Herkules Poirot postanawia rozwiązać tą zagadkę, jeżdżąc po tych małych miejscowościach Andover, Bexhill, Charleston. Przy okazji zawsze okazuje się, że ofiara miała jakieś problemy i ktoś mógłby ją zabić w tej danej miejscowości, ale Hercules Poirot uważa, że to jednak jest coś podejrzanego i ta historia od strony fabularnej, a tak w sumie ilustracyjna jest bardzo fajna. Stoją za nią Frederick Bremaud, scenarzysta, Alberto Zanon, czy raczej adaptator, Alberto Zanon, scenarzysta. Jak widzicie, to jest taka dość klasyczna opowieść wizualna także, więc to wszystko bardzo skupione, fajnie i komplementarnie jest zrealizowane. Co do drugiego komiksu, to mam zresztą większy problem. Rendezvous ze śmiercią Didier Quella Guyot i ilustrator Marek, ale to nie jest Marek, tylko Marc Charlier. A, jeszcze jednego nie powiedziałem a propos ABC, bo może to was zainteresuje. Kto czyta komiksy dla dzieci? To Frederick Bremaud, o którym wspominałem, scenarzystą. To Kamila Ikonie pod pseudonimem Lili Menasange tworzy. Kamila Ikonie też jest serią wydawaną przez Egmont. Tylko dla dzieci właśnie. I teraz wracamy do Hercules Poirot, Rendezvous ze śmiercią.
i wspomniany Marek, to Marc Charlier. Ilustracyjny też jest dość fajny, chociaż inny styl, prawda? Taki bardziej komiksowy, klasyczny. Co do samej opowieści, wydaje mi się, że jednak adaptacyjnie trochę autorom nie wyszło. Plus jest taki, że Hercules pojawia się dopiero w pewnym momencie na łamach komiksu, na początku, później tam w połowie. A cała historia dotyczy właśnie hotelu w Jerozolimie, gdzie rodzina Boyntonów przebywa, taka despotyczna matka i jej pasierbowie, którzy są stłamszeni przez nią. No i wraz między innymi z Hercules Poirot, z innymi osobami, cała ta grupa pojawia się w Petrze, tak? I tam dochodzi do morderstwa oczywiście na matce. O, tu jest taka sprzytka pani, widzicie, narysowana, taka cała czerwona. Była pani więźniarką, tak, w przeszłości. No, oczywiście za tym stoją jakieś pieniądze z jednej strony i tego, ale wydaje mi się, że jednak od strony scenariusza Didier Quelle-Aguillot, z tych czterech komiksów, które o Hercules Poirot czytałem, najsłabiej wypada, jest bardzo pocięte. Być może to nie jest najlepszy może kryminał autorstwa Agaty Christie, ale jednak jest trochę przegadane, co widać nawet tutaj na tych obrazkach, tak? Że tych tekstów jest bardzo dużo i powiedzmy ten komiks jest akurat taki sobie. Ale fajnie mieć całość jako taką serię właśnie o Agaty Christie kryminałów, bo to jest zasna seria i wydaje mi się, że jedna z fajniejszych, taka klasyczna seria kryminalna wydawana przez Egmont. I wracamy jeszcze do początku, czyli poczwarki, o których opowiadałem, historia dwóch nastolatków w kontekście religii, katechezy, ale tak naprawdę w kontekście bycia sobą, wolności, interpretacji chociażby życia, śmierci. No, dużo wątpliwości nie mają z tym komiksem, co z czego nie od strony wizualnej. Uważam, że nie jest tak źle. Nie jest to komiks wybitny, ale bardzo dobry i ciekawy się z nim zapoznać. Kasuma i David Campos, czyli taki komiks reportażowy, dziennik z podróży, przybywania w Guinea-Bissau, Francuza wychowanego, który żyje od 4 roku w Portugalii, przez 6 miesięcy przybywa w Guinea-Bissau i w formie takiego paradziennika opowiadał o tym, co tam przeżywał. Coś zabija dzieciaki, tom drugi. Jeszcze nie wiedziałem, że to jest Timof. Coś zabija dzieciaki, tom drugi, czy non-stop komiks, horror młodzieżowy. Wciąż mam problem z tym komiksem, bo w pierwszym tomie wszystko było tak przewidywalne, że w drugim tomie wydawało się, że bardziej przewidywalne nie może być i wciąż jest przewidywalne i zobaczymy, jak to będzie dalej. I na końcu dwa komiksy z serii Agatha Christie od Egmontu, ABC, bardzo fajnie zaadaptowane, ilustracyjnie też ładnie. I Hercules Poirot, Rendezvous ze śmiercią. Tutaj wizualnie inaczej, ale też ciekawie, za to adaptacja wydaje mi się niezbyt udana. No i tyle w tym tygodniu. Widzimy się wkrótce i mają kolejne nowe komiksy. Albo też stare.